W dzisiejszym odcinku jazdy próbnej za kierownicą autobusu zasiądzie sympatyczna pani. W dzisiejszym odcinku jazdy próbnej będziemy jeździć autobusem, a kierowcą będzie kobieta. Zaś w zaprezentowaniu. Tegoż właśnie autobusu pomoże mi Piotr. Witam serdecznie państwa. Reprezentuję Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego. Dzisiaj zajmiemy się autobusami. Także w naszych szeregach zrzeszamy wielu przewoźników, którzy zajmują się przewozami osób. Jak ważne jest szkolenie kierowców prowadzących tego typu pojazdy, no nie trzeba chyba państwa przekonywać. Ten wypadek pod Grenoble. Który kilka lat temu odbił się tak szerokim echem, najdobitniej o tym świadczy. Zacznijmy może od oznaczeń, jakie powinien posiadać autobus, a więc, jeżeli spojrzymy na nie, już będziemy wiedzieli, z czym mamy do czynienia. Oczywiście jest to autobus Autosan Lider MIDI, który na swój pokład może przyjąć 40%. Cztery praktycznie osoby, ma także 13 miejsc stojących. Musimy na to zwracać uwagę, jeżeli chcemy, załóżmy, korzystać z takiego autobusu. Oczywiście, to jest podstawowa kwestia, podstawowa zasada. W ostatnim czasie w Polsce było wiele przypadków gdy, wypadków, gdy przeładowane busy i autobusy no, ulegały wypadkom. Ginęło. Wielu ludzi, dlatego bardzo ważnym jest, by kierowcy pojazdów zwracali uwagę, żeby wpuszczać na pokład tylko tyle osób, na ile pojazd jest przeznaczony. Dość z tego typu sytuacjami, gdzie do busa mieszczącego 6 osób wsiada około 20 i więcej. Nie można do tego dopuszczać. Tam w tle, drodzy Państwo, widzicie, że są ciężarówki. To jest towar, który przewozimy, ale tutaj kierowca ma również bardzo wielką odpowiedzialność. Tak więc... To czy nie większą właśnie odpowiedzialność, bo przewozi na swoim pokładzie osoby, nie towary, prawda? A więc odpowiada on bezpośrednio za życie. W tym wypadku ponad 40 osób są oczywiście większe. Także autobusy, które wykonują przejazdy na trasach międzynarodowych, wycieczkowe, autokary, gdzie na pokładzie może znajdować się ponad 50 osób. I wtedy ta odpowiedzialność za, za życie i Zdrowie tych ludzi no, spoczywa na kierowcy. Jest to bardzo duża odpowiedzialność. Na co powinien zwrócić kierowca uwagę? Zanim wyruszy z firmy. Co tak naprawdę powinien sprawdzić przed każdym wyjazdem? No przede wszystkim sam musi się czuć wypoczęty, musi być człowiekiem odpowiedzialnym, a więc absolutnie żaden alkohol nie wchodzi w grę. Musi być odpowiednio do tej jazdy przygotowany, a więc odpowiednio ubrany, odpowiednie obuwie, a także sprawdzić podstawowy stan techniczny pojazdu, czyli czy jest właściwe ciśnienie w oponach, prawda, czy wszystkie podzespoły działają właściwie, także sprawdzić stan płynów eksploatacyjnych. To są te podstawowe czynności, które przed wyruszeniem w trasę trzeba zrobić. Oczywiście ważne jest także wygląd zarówno zewnętrzny pojazdu, jak i jego środek. No przecież przewożeni tym pojazdem są ludzie, którzy chcą podróżować w odpowiednim komforcie. Oczywiście wspomniałaś tutaj o oponach i musimy się... Tak naprawdę zderzyć z rzeczywistością, że wiele było takich przypadków, gdzie tak naprawdę autobusy nawet mogłyby nie przejść przeglądu, a jednak przewoziły ludzi w Polsce. No niestety jest to ta przypadłość polska taka przedziwna, że wiele spraw się jeszcze załatwia, prawda? Więc i przegląd techniczny można w niektórych stacjach załatwić, no ale myślę, że powinno to już w najbliższym czasie odejść w zapomnienie jak ważne jest właśnie dla bezpieczeństwa podróżujących osób stan ogumienia, no to nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Wystarczy wystrzał jednej opony, która jest już zużyta, no i taki autobus traci sterowność praktycznie i rozbija się. Kilka lat temu właśnie pod Słupskiem taki wypadek miał miejsce, gdzie zginęło ponad 20 osób i właśnie główną przyczyną był wystrzał opony. Chcemy, żeby do tego nie dochodziło. No i przede wszystkim kwestia szkolenia kierowców. Tutaj odpowiedzialność, która spoczywa na kierowcy, jest no, bardzo duża, a więc musi być to człowiek, który jest zrównoważony, który potrafi prawidłowo przewidywać, który potrafi właściwie tym pojazdem jeździć to znaczy bezpiecznie hamować, bezpiecznie ruszać. Pamiętajmy o tym, że mogą być osoby stojące, w szczególności w autobusach miejskich, i takie gwałtowne ruszanie, gwałtowne hamowanie może doprowadzić do no, wypadków z tymi osobami. Mogą po prostu dojść do złamań, otarć uderzeń, prawda? A więc y, tutaj kierowca musi na to. Zwracać uwagę. Także nie ma takiej komfortowej sytuacji jak kierowca pojazdu ciężarowego, który jest sam bądź z drugim kierowcą. Tutaj ma na pokładzie 40, 50 i więcej osób, które no, mają różne humory, prawda, które są w różnym, że tak powiem, stanie. Psychofizycznym. O tym się... powiemy za chwileczkę, nie będziemy jeszcze tego zdradzać, ale może nawiążmy do autobusów, które jeżdżą w Polsce. Powiedz mi Piotrze, jest wiele autobusów, które tak naprawdę no nie powinny chyba już jeździć. Widzimy je na co dzień. No rzeczywiście, żywotność autobusu jest bardzo długa, dłuższa niż pojazdu ciężarowego, ale no nie oznacza to, że te autobusy jeżdżą wiecznie, a więc ich stan techniczny jest bardzo ważny, potwierdzany no corocznymi badaniami technicznymi. Także przedsiębiorcy, którzy no wykonują przewozy osób powinni na to zwracać ogromną uwagę. U nas występuje taka akcyjność, prawda, jeśli zdarzy się jakiś wypadek z udziałem autobusu bądź busu, nagle nasilają się kontrole wszystkich służb, prawda, uprawnionych. Które tak trwają to, że... miesiąc trwają i później miesiąc. dalej wszyscy robią swoje. Dokładnie później zaczyna się polska rzeczywistość. No myślę, że czas najwyższy z tym po prostu skończyć, że te badania techniczne muszą przechodzić rzeczywiście pojazdy sprawne i my wszyscy, no pasażerowie tych autobusów musimy po prostu czuć się bezpiecznie. I musimy reagować. Musimy na to także reagować na sytuacje, które no niestety jeszcze mają miejsce, ale zdarzają się takie sytuacje, że pasażerowie zawiadamiają odpowiednie służby, że no kierowca na przykład jest w stanie nie trzeźwym przecież i z takimi przypadkami się także spotykamy. Mam nadzieję, że po naszym programie uświadomicie sobie jak wielka to jest odpowiedzialność, ale może teraz przejdźmy do wyglądu zewnętrznego. Mamy dwa wejścia do autobusu, mamy lusterka, które tak naprawdę są niezbędne. Oczywiście, są to, jest to standardowe wyposażenie autobusu, te lusterka, o których wspominaliśmy, mówiąc o ciężarówkach, one pomagają kierowcy autobusu, by no, właściwie mógł y, oglądać to, co wokół y, pojazdu się dzieje, także przechodnie, którzy prawda, mogą wejść y, przed autobus. Tutaj pole widzenia jest nieco większe w autobusie niż, niż w ciężarówce, jest y, kierowca ciut niżej, y, no i tak to tak to właśnie wygląda. Jeśli chodzi o wejścia, no różnie. W autobusach miejskich mamy więcej wejść, prawda? Są to dłuższe, większe pojazdy. Tutaj akurat autobus nie jest tym największym autobusem ma dwa wejścia. Są luki bagażowe. Wiadomo, że jeśli udają się ludzie na wycieczkę, muszą gdzieś te swoje bagaże zapakować, a więc zarówno z jednej, jak i z drugiej strony są luki bagażowe. I wyposażenie no, standardowe, tak jak każdego innego pojazdu. Oczywiście oświetlenie, wycieraczki. No i tutaj ten biały element, który Państwo możecie dostrzec na szybie yy, za wycieraczkami, to jest no. Coś nowego w Polsce, a więc wprowadzony został od 1 lipca system elektronicznego poboru opłat na drogach. I więc każdy pojazd, który wjeżdża na taką drogę, która objęta jest tym systemem elektronicznego poboru opłat, powinien mieć ten nadajnik ViaBox, tak zwany, który łączy się z bramkami na drodze, no i naliczana jest opłata za przejechane kilometry. My tak rozmawiamy, Piotrze, cały czas o tych autobusach, a nawet nie porozmawialiśmy z kierowcą, a więc przed nami Bogusia. Bogusiu, powiedz nam, od jak dawna masz do czynienia z samochodami ciężarowymi oraz z autobusami? Z autobusami jakieś 12 lat. Moje początki były, że było śmiesznie w Niemczech, bo w tamtym czasie w Polsce miałem problem, żeby dostać pracę. Natomiast samochodowymi cięwarowymi cztery lata. Powiedz mi, yy, z czym tak naprawdę spotyka się taki kierowca autobusu? Yy, naprawdę czasami z, przezaba z przezabawnymi sytuacjami, wręcz komicznymi, ale przede wszystkim z dużą odpowiedzialnością, jak zresztą już pan Piotr wspomniał. O tym, nie, o tym nie można zapomnieć. Kierowca autobusu to jest przede wszystkim odpowiedzialność. Tu nie ma żartów. To jest to, nasz, to są ludzie. To jest. Najgorszy ładunek, jaki może być. Najbardziej wymagający. Co tak naprawdę taki kierowca autobusu musi przeżywać, jeżeli ma w środku pijanego pasażera albo naprawdę uciążliwego? Na co zwracają najbardziej oni uwagę? Pasażerowie, na no co w, takim, w takiej sytuacji? Na to, żeby jeszcze można na kielicha pójść. Na to... <gryw> Natomiast kierowca autobusu musi pamiętać o tym, o całej reszcie, o całym bagażu. Pozostałym, czyli o innych pasażerach, o ich bezpieczeństwie, o ich yy, nawet komforcie jazdy. Musimy pamiętać, że jednak ten pasażer pod wpływem alkoholu ma różne różne przygody może mieć. Bardzo nieprzyjemne dla całej reszty. No i musimy też pamiętać o czasie pracy kierowców. O czym pasofrowie sobie, z czego pasażerowie sobie nie zdają naprawdę w ogóle sprawy? O tym, że kierowca musi odpocząć może jechać maksymalnie 4,5 godziny to jest naprawdę już maksymalnie musi mieć 45 minut przerwy może jechać tylko 9 godzin dziennie i potem musi odpocząć ale musi odpocząć naprawdę w normalnych warunkach nie na siedzeniu w autobusie, nie gdzieś tam w luku bagażowym tylko iść położyć się, wziąć prysznic, położyć się, wyspać bo na, na drugi dzień musi być wypoczęty. A powiedz mi yy, widzimy właśnie tutaj Bogusie. Pięknie ubraną, ale ona nie ubrała się tak tylko specjalnie do programu, ale ona się tak ubiera zawsze, jeżeli ma do czynienia z autobusami. Jak to właśnie jest z ubiorem? Ubieram się nie do pracy, ubieram się dla siebie. Ubieram się tak, jak się dobrze czuję, a że czuję się dobrze ubrana elegancko, więc ubrano, chodzę elegancko ubrana zawsze. I oczywiście taki kierowca powinien być przykładem. To ma być czyste, schludne. Uważam, że kierowca jest wizytówką firmy. Kierowca i autobus jest to wizytówka firmy, w której pracuję. Jeżeli ja będę niechlujna, to firmę również będzie się odbierał jako firmę niechlujną. A tego, na to sobie nie mogę pozwolić. Powiedzieliśmy o kulturze może braku kultury pasażerów często spotykanej niestety, ale musimy również powiedzieć o tym kto ma jakie prawo przy wyjeżdżaniu, załóżmy z przystanku, jeżeli chodzi o autobus. Piotrze, powiedz nam. A tutaj kwestię rozwiązuje kodeks ruchu drogowego, ale przede wszystkim no, trzeba zwrócić uwagę na to, że autobus wyjeżdżający z zatoczki yy, przystanku Powinien zostać przez innych uczestników ruchu przepuszczony. Z drugiej strony, kierowca także nie może egzekwować tego swojego prawa w sposób bezwzględny, a więc także musi zwracać szczególną uwagę, czy no, swoim wyjazdem z zatoczki nie spowoduje kolizji. Dlaczego to jest takie ważne? Otóż dlatego, że przy dzisiejszym natężeniu ruchu w miastach. Autobusy praktycznie byłyby na tych przystankach uziemnione, a przecież chodzi o to, żeby ten ruch odbywał się w miarę płynnie. A więc kierowcy samochodów osobowych, zwracajcie szczególną uwagę na przystanki. Wypuszczajcie te autobusy, by one mogły dowieść ludzi na czas i bezpiecznie. A teraz zapraszam Was, drodzy widzowie, do jazdy próbnej nietypowym samochodem, ponieważ autobusem i co najlepsze, z kobietą. Widzimy się po przerwie. I Łukaszu jeszcze jedno. Pamiętajmy o tym, że współczesne autobusy wyposażone są w pasy bezpieczeństwa. To może o tym powiemy podczas jazdy próbnej. Czy nam się przydadzą? Oczywiście. Zapraszam. Przed przerwą wspominałeś o pasach, a więc może powiedzmy, czy we wszystkich autobusach są pasy bezpieczeństwa, czy powinny być stosowane, czy też nie. Generalnie niedawno dopiero weszły przepisy nakazujące producentom autobusów wyposażanie autobusów w pasy bezpieczeństwa. W tym przypadku autobusu są na siedzeniach czołowych, a więc zabezpieczają pasażerów z tych miejsc, gdzie nie ma zabezpieczenia drugiego oparcia i bezwzględnie należałoby z nich korzystać. W autobusach, które. No, wykonują tą dużą turystykę międzynarodową. Wszystkie siedzenia są wyposażone, powinny być wyposażone w pasy bezpieczeństwa i wtedy autobus może na drogach, na autostradach, drogach ekspresowych poruszać z prędkością 100 km na godzinę. No, ważne jest to, aby pasażerowie rzeczywiście przestrzegali tej reguły i zapinali pasy bezpieczeństwa. Mogą być różne sytuacje awaryjnego hamowania, prawda, i wtedy te pasy, powiedzmy, właściwie zabezpieczają. Nie mówię już o zdarzeniu. A więc, jeżeli mamy możliwość, w autobusie zapinamy te pasy bezpieczeństwa. No i może tak, teraz sami widzicie, możemy ustać w autobusie i bez problemu, nie trzęsie nami, nie rzuca nami, a więc jesteśmy kulturalnie przewożeni przez kulturalnego kierowcę. Ale co wówczas, jeżeli ten kierowca nie potrafi zbyt dobrze jeździć, nie jest zbyt kulturalny. No właśnie, to jest podstawa umiejętności kierowcy: właściwe posługiwanie się pedałem hamulca, czyli hamowanie. Bardzo łagodnie. Zwalnianie przed dojazdem do przystanku do odpowiedniej prędkości, by móc łagodnie wyhamować. Oczywiście mogą zdarzyć się sytuacje awaryjnego hamowania. Na to już nie mamy wpływu, gdy inny pojazd zajeżdża drogę, gdy nagle pieszy wtargnie na jezdnię. Ale odróżnijmy to od każdego awaryjnego, co przystanek hamowania. No, oczywiście, oczywiście. Zdarzają się kierowcy, którzy no, tak traktują swoich pasażerów, jak przysłowiowy worek z ziemniakami, prawda? To może pokażmy przykład takiego mniej kulturalnego hamowania. Sami Państwo widzieliście, że nawet nasz operator prawie by nas tą kamerą zabił, ale się utrzymał. No niestety, praw fizyki tutaj się nie oszuka. To podobnie jak z ładunkiem w samochodzie ciężarowym. Nagłe zahamowanie i gwałtownie przyspieszamy, prawda? A więc tutaj no, trudno się utrzymać i może dojść do wielu niebezpiecznych sytuacji. Również ruszanie jest tym bardzo ważnym elementem. Trzeba ruszać łagodnie, tak, żeby nie szarpać, żeby pasażerowie no, w miarę Komfortowo mogli się w pojeździe czuć. Żeby nam nie wymiotowali co chwilę. No to także, <laughs> prawda. To jest bardzo ważne. A więc teraz przeniesiemy się do przodu. Prosimy Bogusie o zatrzymanie autobusu i tak naprawdę skomentujemy to zachowanie, jeżeli chodzi o kierowcę autobusu. Powiedz mi, Bogusiu, jakich technik używasz w jeździe takim właśnie dużym pojazdem, który przewozi ludzi, czyli autobusem? Przede wszystkim najpierw hamuję silnikiem. Obserwuję drogę, obserwuję uważnie to, co się dzieje na drodze. Zbliżając się do punktu, w którym chcę się zatrzymać, bądź będę musiała zwolnić, dużo wcześniej zdejmuję nogę z gazu. To jest pierwsza zasada. Druga zasada, używam retardera. Jest mała różnica między hamulcem nożnym a, albo bardzo duża a retarderem, ponieważ retarder ham, retarder, przy retarderze hamują najpierw tylne koła. Czyli tył autobusu siada mi troszeczkę w dół, przód idzie w górę. Dzięki temu pasażerowie nie lecą mi na przednią szybę. Natomiast przy hamulcu nożnym, hamując nogą, najpierw siada mi przód, dopiero, a tył idzie w górę. Czyli wszyscy ci, którzy stali, lecą po prostu na łeb na szyję na, na przednią szybę. A co mi powiesz o szkoleniach kierowców autobusów? No chyba na tym nie powinno się oszczędzać, tu jest największa odpowiedzialność. A właśnie na tym niestety oszczędzamy najwięcej. Zapominamy o tym, że chcemy pracować jako kierowcy, chcemy pracować jako kierowcy w autobusach, czyli przewozić ludzi, czyli powinniśmy naprawdę przyłożyć się, do, do, przyłożyć się jako kursanci do nauki i jako instruktorzy do nauczenia kogoś. Natomiast niestety w dobie kryzysu oszczędzamy na wszystkim i tutaj też się oszczędza, co jest błędne. I dochodzi do takich absurdów, tak jak przychodzi pan, który twierdzi, że jeździ autobusem i chcemy wjechać na zakaz powyżej 5,5 tony, bo on nie, widzi, on nie widzi znaków. On mi haczy o zatoczki, on mi jeździ po krawężnikach, ale on twierdzi, że on jeździł. Co jest naprawdę niestety szokiem, przynajmniej dla mnie. Ale podsumowując. Kierowca autobusu to nie jest lajek, to jest osoba, która ma nawet większą odpowiedzialność niż kierowca ciężarówki, a więc uważajmy i szanujmy również tych kierowców. Pamiętajmy o tym, że taki kierowca również ma za sobą wielką odpowiedzialność, może również być zmęczony. Bądźmy dla nich kulturalni, oni również dla nas tym samym się odwdzięczą. Zapraszam już za tydzień.